Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w nowej premierce na kanale, jakim jest Quark. I jest to coś nietypowego zarówno dla mojego kanału, ponieważ jest to FPS, jak i w ogóle, ponieważ dawno takich gier nie było, chociaż albo przynajmniej ja nie widziałem. Jest 3 października 2024 rok, Quark ma swoją premierę, dokładnie nie jest to żadna przedpremierka, nie jest to żadne demo, pełna oficjalna wersja 1.0, żadne wczesne dostępy i to się bardzo cali. Moi drodzy, Quark, czeska gra, lata 80. w Czechach, fikcyjny świat, jest dość, świat dość postapokaliptyczny, związany z radioaktywnością, jak tutaj wszyscy widzicie, będziemy przechodzić przez różne placówki, były placówki wojskowe, badawcze i będziemy się strzelać. No co by tu dużo mówić, będziemy strzelać, gra jest w takim half-life'owym, oldschoolowym klimacie. Sprawdźmy, jak to wygląda, nowa gra, język polski, więc bardzo fajne. Pionier, towarzysz, intrus. Zagramy sobie jako towarzysz, czyli zwykły mieszkaniec z Republiki. Wrogowie mogą być wyzwaniem, ale dobry obywatel sobie z nimi poradzi. Oczywiście. Czyli sowiecko nawet, mimo że Czechy. Zobaczmy. Zastanawia mnie tylko ta myszka. Mam nadzieję, że ona zniknie. Chyba tak, chyba będę musiał włączyć pełen ekran, bo... Witaj, Pesko. Termie zabijający się wiskumem, a wywołem jadernej technologii. Naszym celem jest przynaszać światu dokonale czystą energię. Ale prvním nieco o historii naszej firmy. W roce 1951 my z wielkim úspěchem začali náš provoz. Do 5 měsíců jsme byli schopni pokryć 95% spotřeby naší země. Za pár let jsme kvůli válce museli přesunout celý komplex do rozsáhlých uranových dolů pod naší elektrárnou. Dnes už celou operaci provádíme z podzemí a jsme plně samostatní. Proč jste na tomhle místě zrovna vy? Byli jste vybráni jako nejlepší z nejlepších, abyste mohli pracovat pro Quark a pomoct v rozvoji nejmodernějších technologií. Tento úděl je tak významný, že předpokládáme, že nebudete potřebovat jakoukoliv finanční kompenzaci a vystačíte si pouze s dobrým pocitem, že ženete lidstvo kupředu. Náplní naší práce bude těžba a manipulace s uranovou rudou. Možná se ptáte, není taková práce nebezpečná? Ano, je. I nejproduktivnější z vás můžeme vybrat, abyste se zúčastnili celé... Díky naší tvrdé práci se daří plnit plán na 150%. Díky tomu můžeme zvýšit potravinové příděly na 200 gramů. Tento týden zemřelo při práci pouze 5 zaměstnanci. Děkujeme za jejich tvrdou práci a naviděnou při dalším týdenním hlášení. No, iście sowiecki klimat, trzeba przyznać. Nawet powiedziałby taki falloutowy bardziej. Dobra. Okej. Co my tutaj mamy? Klucz. Mogę wyłamywać drzwi, używając lewego przycisku myszy. Dobra, nie wiem, czy powinienem to robić, ale czemu nie? Okej. Tutaj nic? Jakąś broń inną zdobędę? Coś masz? Nie. Ej, coś tu się wydarzyło, bo patrzcie, wszyscy nie żyją. Strzały było słychać, nie? Kontrol. Czy to nie chce, żeby ktoś obserwował? Aha. Tu są jakieś stworzenia. Data 8 kwietnia 1989 rok. Poranny patrol bez zmian. Usłyszałem słabe odgłosy wybuchów na dole. Zajrzał Martin. Powiedział, że mają tam problem z bojlerem. Nic poważnego. Obiad. Patrol. Wszystko po staremu. Więzień numer 86 znowu rozmawiał z łóżkiem. Słyszę głośny wybuch. To pewnie znów bojler. Ale na wszelki wypadek pójdę sprawdzić. Okej. Okay. Dobra, no to te stworki nie zrobiły, które tutaj widzę. Aha. Bardzo fizyka half-life'owo, no jest. Czekaj, czy można się... A, widzicie, nie można się wspinać. Nie ma już tego czegoś.
Ależ pistolet. Czy mu się nie przyda? No, to prawda, ale nam myślę, że tak. Oj, powiem wam, że brakowało mi takiej gry. Zastanawiałem się ostatnio, czy nie pograć właśnie w jakiegoś Half-Life'a albo coś takiego. Klimacik trochę, może przez to sterowanie i taką placówkę trochę takiej, wiadomo, że to nie jest, to jest bardziej w humorystycznym podejściu, ale Penumbra. A myślałem ostatnio, żeby właśnie w taką Penumbrę zagrać. Czemu mnie zaatakowałeś? Plus 5 pancerza. Dobra, mam 9 amunicji, więc może zacznę... Może nie będę używał amunicji, bo ja nie wiem, jak tu jest z amunicją. O kurczę. O, nieźle. Okej, okay. Jest amunicja. Do shotguna znalazłem jeszcze amunicję. To fajnie by było jeszcze taką dwururkę zdobyć. Nie mogę unieść niczego więcej. To jest chyba apteczka, tak? Muszę zapamiętać, że w tym miejscu mam apteczkę. Dobra. To lecimy dalej. Gierka kosztuje w ogóle tylko 90 zł, więc jeżeli wam się podoba, jeżeli będzie trzymało poziom, to myślę, że będzie warto. Nie chcę, żeby mnie tu obserwowali. Jakoś tak wolę mieć pewności, że nikt mnie tu nie obserwuje, bo ta kamera jeździła za mną. Mam latareczkę, dobrze. Zamknięte. Szukam jakichś znajdziek, wiecie, w takich grach takie znajdźki lubią być w różnych miejscach. Dobrze. Ale masz buławę, Morgenstern. Pozor. Dobra, jest to amunicja. A nie, to jest moja amunicja, mała amunicja. Znowu mam 9 tylko. Wiecie co? Zanim pójdę tu na górę, jeszcze sobie pobiegniemy. Tu są jakieś drzwi. Chciałbym je sprawdzić. Tu. I jest jakaś apteczka. Też nie mogę nic więcej. Jak na razie w ogóle przeciwnik do mnie nie podszedł, więc nie było potrzebne. Mostek. Jaki? Aha, bo tędy się wejdzie na górę i... I z tego mostku będę mógł skorzystać, tak? Młotek. Znowu amunicja. Ej, bardzo powiem, feeling strzelania jest dobry. Dobra. A się leje z nich krew. Czy to jest nabój? Do wzięcia? Nie, to jest łuska moja. A, wystraszyłem się. Wystraszyłem się tego młotka. Zaraz. Ale jak mam się dostać... tam? Dziwne. Chyba wiem jak. Upsi? Nie? No bo patrzcie. Tu jest ewidentnie jakieś przejście. Jak chce się ten dostać, zobaczymy, jeszcze raz spróbuję. Ciężko, jak skacze, to on nie staje na przeszkodzie, tylko się ześlizguje. Ale może się teraz uda. Ojojoj, dobra, nie próbujemy, biorę aptekę i lecimy dalej. Tylko 5 amunicji jest. Nie wiem, że będę walczył wręcz. Może pojedynczych wrogów spróbujemy w ten sposób rozwalać, a do tych strzelać. Headshoty będziemy starać się strzelać też. Czy to jest amunicja? Nie. Tu jest amunicja. Jest apteczka. Też amunicja. Dobra, znowu mam tej amunicji trochę. Tutaj nic. Dobrze. Społecznie silniejsi, w grupie siła. Dobra.
Ups. Jakiś wybuch kolejny. Słyszę coś. O tym. Czy ktoś tam do mnie strzelał od nich? Dobra. Rozwaleni. Ten wybuch mógłbym wcześniej zaplanować. Dobre jest też, że tym mogłem ich zdzielić. A, tu dopiero przyjdę od drugiej strony. Teraz widzę to miejsce. No dobra, tyle. Teczki tu żadnej nie znajdę. Dlaczego oni mnie strzelają? Może się to wyjaśni za jakiś czas. Jest apteczka, jest amunicja. Feeling strzelania jest naprawdę dobry. Dobra. Kolejni pokonani. Tutaj nic. Mogę wejść tu, ale mnie jeszcze ciekawi to przejście. Zamknięte. Czy to się łączy? Chyba tak. Tak, tu są ci, których pokonałem. Dobra. Czyli jedyna droga prowadzi tutaj. O, to mi daje pancerz. Odbierz napój. Czy to mi daje zdrowie, ten napój? Zbierz wszystkie puszki z automatu. A, to było osiągnięcie na Steamie, dostałem, dobra. Nie wiem, czy nie zauważyłem przez to osiągnięcie, czy to mi dało zdrowie, czy nie. Nie przejdę tutaj. Idziemy przez ochrankę. Oho! Oppenheimer i Einstein. EK-48. Okej, okay, czekajcie. Coś tu było do podniesienia. Pobaw się kulka. Okej. Okay. Tu tyle, tu tyle. Jeszcze, jak to otworzę, to mi tu wyjdą przeciwnicy, co? Bo dostałem ten automacik. Ale jednak nie. Co to jest? Był szczur? Radioaktywne szczury to chyba były. Czekajcie, bo straciłem już amunicję całą. To był radioaktywny szczur. Puśćmy wszędzie wodę. Nie wyłoniłem kamerę w klopie? Nawet? Dostałem osiągnięcie na Steamie. Podnieś mydło i nie upuść. Dobra. Dobrze. Plus jeden. Aha, plus jeden. Myślałem, że to tylko daje plus jeden. Chodzi o to, że ja jeden miałem. Radio wyłączymy. Włączyłem. Wyłączmy, bo jeszcze copyrighty będą i film zdejmą. Oho. Tu coś będzie. Mydło. Apteczka. Będę ich czyścił. Dobrze. Zostawiałem, bo mówię, słyszę wrogów. Wystraszyli mnie, mimo że ich słyszałem, ale nie sądziłem, że mi drzwi otworzą. Myślałem, że tylko tu biegają. Dobra, idźmy po tą apteczkę. Ona była tutaj gdzieś. Tu. O, amunicję od niego wziąłem, dobrze. No dużo buteleczek. Jest... O, to chętnie przyjmę. Cholera, ile uciekło? 20? 10? 50? Ilu do jasnej cholery? Nie wiem. Wszyscy. Co? Czy są tu jakieś deski? Nie możemy im pozwolić się tu dostać. I co w związku z tym zrobimy? Czy są tu jakieś pieprzone deski? Poszukaj na zapleczu. Zawsze coś się znajdzie.
Nie możemy przynajmniej ukryć się za stołami. Chyba są wystarczająco wytrzymałe. Dobra myśl, pomóż mi. To bez sensu. Myślicie, że to powstrzyma grupę szaleńców? Koleś, zamknij się. Skrzypienie. Zamknijcie drzwi, szybko. Jakie jest hasło? 1, 2, 3, 4. Naprawdę jesteś idiotą. Hasło 1, 2, 3, 4 i tutaj deskami to zabili, tak? Ale to wiecie co? Ja bym najpierw sprawdził te deski. Może jednak nie. Czekajcie. Znaleziono sekret, okej. Okay. Energia jutra, u ciebie dzięki Quark. Pancerz, apteczka. Ja bym przyjął amunicję, szczerze mówiąc. Ale chyba jej tu nie ma. No pancerz też jest spoko. Ale z amunicji bym się bardziej ucieszył. Ale czekaj, oni mówili o grupie szaleńców, czyli to nie o potworach. Strasznie tu ciemno, okej, okay, no to... Ja już używałem latarki. Wcześniej. No właśnie, zauważyłem, już zauważył mnie też. Ty. A, powinienem od razu tu strzelać. Czy tu ludzie w tych celach byli, czy to ktoś inny? Są trupy na dole. Tutaj też, tutaj też. Tu jest jakaś dźwignia. Apteczka, ale to nie, bo ja straciłem pancerz na razie. Więc apteczki nie potrzebuję. Teraz pytanie, czy nie powinienem zeskoczyć tutaj na razie na dół? Czy tu jest przejście jakieś inne? Nie wiem, może tutaj zejdę na dół. Szczury. To coś lata. Kurde, przeładowywałem broń. Akurat przeładowywałem broń. O, wiem gdzie jestem, ale to zaraz. Rozejrzyjmy się tutaj najpierw. Mogę już unieść... A, bo mam 50. Teraz mogę. Czyli maksymalnie 52 naboje. Tyle? Nic tu nie wyjdzie? Bo po coś są te skrzynki. Tu jest zejście na dół. Ale jeszcze tutaj mamy rzeczy do ogarnięcia, nie? No dobra. Idziemy tutaj. To są tylko dwa. Wow. W ten sposób się schodzi. Dobra, dobrze się... Mhm. Szczurek. Okej, wychodzimy. Tu nam... Czekajcie, to nie jest wejście, które się otwarło. Tu się otwarło. Tak, bo były beczki.
Dobra. To on jeszcze chodzi. Myślałem, że jeszcze kogoś słyszę. A to on po prostu. Czyli idę wziąć od niego amunicję. Gdzie on jest? Czy się broń twoja? Czekaj, to ty strzelałeś do mnie? No tak. Nie ma jego broni. Koda. Teraz tak. Tam jest wejście i tu. Czy to jest zapis gry? Tak, to jest zapis gry, ale ja muszę kliknąć. Nie, to się samo zapisuje, jak tutaj idę, tak? Skład. Dobra, to wycie, powiem wam, że klimacik jest naprawdę dobry. Cicho. Teraz tak, ewidentnie gra chyba prowadzi mnie tutaj, że tu jest jakby główny cel, więc ja zobaczę. Zdrówko. Tutaj. Tu było nic. Ale jeszcze chcę się cofnąć tutaj. Źle idę. Aha, składzik. Ale taki bez niczego? No ewidentnie bez niczego, no dobra. To tu ptamy dalej. Wyją syreny. Schody. Są drzwi jakby wyjścia przede mną, nie? Poziom ukończony. Okej. Okay. Czas, znaleziono sekrety 1 na 4. Czyli tu były jeszcze 4 sekrety, których nie znalazłem. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, ale to by było tyle w tym odcinku. Postaramy się robić jeden poziom na jeden odcinek, chyba że będzie to bardzo długie, wtedy będziemy ciąć. Natomiast co, dzięki wam bardzo, dajcie mi znać, co sądzicie o giereczce i na pewno do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!